Mówi się, że na świecie są dwa rodzaje ludzi. I rzeczywiście, w pewnych kwestiach jesteśmy podzieleni. Pepsi versus cola, koty albo psy, czy nawet papier toaletowy rozwijany od góry lub od dołu. Mimo tych kontrastów, wydaje się, że jedną cechę mamy wspólną. Chodzi o silną niechęć do komarów. Czasami naprawdę nie da się wytrzymać ich natręctwa. Ale posłuchajcie, te małe wampiry mają wrażliwy węch. Sprawdźmy więc, które naturalne zapachy powstrzymają inwazję komarów w waszym otoczeniu. Numer 1. Cytronela. Oczywiście, latem w sklepach zawsze pojawiają się świece odstraszające komary, chociażby te o zapachu cytroneli. Olejek cytronelowy otrzymuje się ze źdźbeł palczatki szczetnej. Skutecznie maskuje on zapach dwutlenku węgla i kwasu mlekowego, które wydziela ludzkie ciało. Właśnie tak! Dzięki aromatowi cytroneli komary nie wyczuwają waszej obecności, więc można je zmylić, jak w starych kreskówkach. Koniecznie zastosujcie ten olejek. Numer 2. Trawa cytrynowa. Jest to piękna trawa ozdobna, która pochodzi z Azji. Działa tak samo jak cytronela, a w zasadzie to jeszcze silniej. Jeśli za bardzo nie przepadacie za świecami, możecie zrobić własny spray. Wystarczy zmieszać 2 szklanki wody z 20-30 kropelkami olejku z trawy cytrynowej w butelce z rozpylaczem i na koniec wstrząsnąć. Użyjcie preparatu, by zabezpieczyć przestrzeń wokół siebie, a dodatkowo możecie spryskać swoje ubranie. Trawę cytrynową warto również posadzić wokół domu. To znakomity sposób, by rozmaite insekty trzymały się od niego z daleka. Numer 3. Cedr. Pewnie będziecie zaskoczeni, ale komary nienawidzą zapachu cedru. Właściwie chodzi o olejek pozyskiwany z drzewa cedrowego. Ten silny aromat odstrasza również wiele innych irytujących owadów, chociażby termity czy mrówki. Jeśli kiedyś będziecie mieli ochotę zapoznać się z listą substancji aktywnych typowego środka przeciwko owadom, prawdopodobnie znajdziecie tam olejek cedrowy. Numer 4. Mięta pieprzowa. Mięta pieprzowa jest rośliną o niezwykle szerokim zastosowaniu. Występuje chociażby jako główny składnik olejku eterycznego, herbaty, świec, a nawet balsamu. Aby odstraszyć komary, napełnijcie wodą małą butelkę z rozpylaczem. Dodajcie 2 duże łyżki oczaru wirginijskiego oraz 10 kropli olejku miętowego i wstrząśnijcie. Możecie również wrzucić do butelki kilka listków tej rośliny. Spryskajcie całe ubranie i ciało, a kiedy wyjdziecie z domu, pewnie ktoś poczuje do was miętę. Wybaczcie, nie mogłam się oprzeć. Numer 5. Eukaliptus. Podobnie jak w przypadku olejku z cytroneli, silny zapach eukaliptusa zakłóca zmysł węchu komara, który nie znajduje przez to pożywienia, czyli nas. Spray z olejkiem z eukaliptusa możecie przygotować tak samo jak preparat z mięty pieprzowej. Nanieście olejek eukaliptusowy na nadgarstki i kostki. Bez obaw, jest on wyjątkowo bezpieczny dla skóry. Świece o takim zapachu również cieszą się dużą popularnością, więc jeśli nie lubicie zapachu cytrusów, postawcie na świecą z olejkiem z eukaliptusa. Numer 6. Czosnek. Przecież mówiłam, że komary to wampiry. Spożywanie czosnku zakłóca działanie feromonów i sprawia, że pachniemy inaczej. Dlatego stajemy się w pewien sposób niewidoczni. Jeśli jecie dużo czosnku, substancje zapachowe wręcz wydostają się przez pory w skórze. Tylko nie zapominajcie o gumie do rzucia. Jest jeszcze jeden sposób na walkę z komarami i innymi owadami przy użyciu czosnku. Trzeba pokroić kilka ząbków w plasterki i rozrzucić je wokół swoich ulubionych miejsc na świeżym powietrzu. Numer 7. Lawenda. Ziele lawendy dostaniecie w każdym sklepie zielarskim czy ekologicznym. Również w tym przypadku możecie przygotować odstraszający specyfik, wykorzystując olejek eteryczny z lawendy. Dokładnie tak samo jak olejek z mięty pieprzowej i eukaliptusa. Warto też posadzić lawendę w doniczkach przed domem, w ogrodzie czy na balkonie. A jeśli połączycie mięty, eukaliptus i lawendę w postaci olejków eterycznych, zdobędziecie potężną broń do walki z komarami. Numer 8. Nagietek. Nagietek jest znany z silnego zapachu. Ma tak intensywny aromat, że niektórzy wręcz nie mogą go znieść. Tutaj ponownie w grę wchodzi strategia maskowania zapachów. Posadźcie nagietek w ogrodzie, a komary nie będą wam już składać problematycznych wizyt. Możecie nawet włożyć kwiaty do wazonu i udekorować nimi stół na tarasie. Dzięki temu te nieznośne owady przestaną was już dręczyć. Nie dość, że stworzycie oazę wolną od komarów, to dodatkowo będzie ona piękna.
Numer 9. Bazylia. Bazylię można nabyć z łatwością. Wystarczy odwiedzić supermarket albo sklep warzywniczy. Aby wydobyć z niej jak najwięcej esencji, zgnieć zielone listki i wetrzyj je w skórę. Ten specyficzny zapach naprawdę denerwuje komary, więc wreszcie poczują, jak to jest. Inny wariant to wrzucenie całych liści bazylii do sprayu z olejkami eterycznymi lub po prostu posadzenie tej rośliny w ogrodzie. Będziecie mogli jej używać do przyprawiania różnych dań. Podwójna korzyść. Numer 10. Kocimiętka. Kocimiętka zawiera nepetalakton, a naukowcy twierdzą, że jego zapach jest 10 razy skuteczniejszy niż standardowe środki na owady. Zapytajcie sąsiada, czy czasem nie uprawia jej w swojej przydomowej szklarni, albo po prostu przejdźcie się do sklepu zoologicznego. Posadźcie to zioło w ogrodzie i po sprawie. Możecie również rozetrzeć kocimiętkę w dłoniach i posmarować nią skórę. Tylko nie zdziwcie się, kiedy wszystkie koty z okolicy nagle wpadną do waszego domu. Numer 11. Rozmaryn. I kolejne zioła, które sprawdzają się nie tylko w kuchni, ale również jako środek odstraszający komary. Rozmaryn jest bardzo aromatyczny, ma silny, ale wyjątkowo przyjemny zapach, z czym na szczęście nie zgadzają się owady. Posadzenie tej rośliny w ogrodzie sprawi, że pozbędziecie się całych hord komarów. Poza tym, rozmaryn jest bezpieczny dla skóry. Bezzapachowe balsamy lub delikatne spreje zapewnią pełną ochronę przed tymi męczącymi prześladowcami. Skorzystajcie z porady profesjonalistów i połóżcie kilka gałązek rozmarynu na grillu. Ciepło spowoduje, że aromat będzie unosić się w całym ogrodzie. Problem rozwiązany. Na kolejnym grillowaniu już nikt nie zostanie ugryziony. Numer 12. Miodla indyjska. Miodla indyjska to drzewo występujące na subkontynencie indyjskim. Olejek pozyskiwany z tej rośliny wykorzystuje się do pielęgnacji skóry i wyrobu kosmetyków do makijażu. Ponadto ma on silny zapach podobny do musztardy lub czosnku i dlatego komary go nie znoszą. Jeśli stosujecie ten olejek po raz pierwszy, nie przesadzajcie z ilością. Warto rozcieńczyć go z wodą i wlać do butelki z rozpylaczem lub po prostu nałożyć odrobinę na nadgarstki. Ten produkt nie należy do tanich, ale chyba jest wart swojej ceny, prawda? Numer 13. Szałwia. Szałwia jest najskuteczniejsza, gdy spala się w ogniu. Gdy biwakujecie lub odpoczywacie w domu przy kominku, wrzućcie szałwię w płomienie, a jej aromat rozprzestrzeni się wszędzie dookoła. Abrakadabra i jesteście niewidoczni dla komarów. A dodatkowo dowiedzieliście się, że te owady nie lubią dymu. Numer 14. Żeniszek meksykański. Kwiaty żeniszka mają przepiękny fioletowy kolor, więc abstrahując od ich działania odstraszającego owady, są znakomitym sposobem na ozdobienie ogrodu. Ponadto jest to roślina wieloletnia, co oznacza, że po jej zasadzeniu będzie cieszyć oko każdego lata. Żeniszek to naturalny środek przeciwko komarom, ponieważ zawiera substancję chemiczną zwaną kumaryną. Jeden powiew wiatru i nasi bzyczący wrogowie uciekną najdalej jak się da. Zachowajcie jednak ostrożność, ponieważ spożywanie tych kwiatów jest niebezpieczne nie tylko dla Was, ale także dla Waszych zwierząt. Numer 15. Mięta. Nie ma to jak załatwić dwie sprawy za jednym zamachem. W Waszym ogrodzie pojawiły się pyszne zioła, a zarazem chronicie skórę przed ukąszeniami komarów. Warto też wspomnieć, że relaksujący zapach mięty jest bardziej wyraźny po wysuszeniu gałązek. Aby zabezpieczyć dom przed komarami, zawieście pęczki suszonej mięty na ścianie lub rozrzućcie ją wokół domu, na tarasie czy na balkonie. Jest także mnóstwo świec o tym zapachu i oczywiście guma do rzucia, która okaże się szczególnie pomocna, jeśli wybierzecie trik z jedzeniem czosnku. A Wy znacie może jakieś inne sprawdzone metody w walce z komarami? Opowiedzcie nam o nich w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Hej, poczekajcie jeszcze z wypowiadaniem wojny bzyczącym nieprzyjaciołom. Mamy setki świetnych filmików, które mogą Wam się spodobać. Musicie tylko wybrać jeden z proponowanych, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.